W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa przestrogi, które kieruje do nas wszystkich Pan Jezus, abyśmy uważali na chciwość w naszym życiu. Mówi Pan Jezus wprost: strzeżcie się chciwości. I daje nam słowa przypowieści o pewnym człowieku, któremu bardzo obrodziło pole. Owoce jego pracy były tak obfite, że martwił się, co zrobi, co uczyni z tymi owocami swojej pracy. Wpadł więc na genialny pomysł, aby zburzyć swoje stare spichlerze, które nie pomieściłyby owoców jego pracy, i pobuduje nowe, większe. Kończy tę przypowieść Pan Jezus słowami: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy. Żebyśmy, drodzy, lepiej zrozumieli, na czym polega chciwość i jak dramatyczna jest postawa człowieka chciwego, chcielibyśmy zobaczyć, jakimi cechami odznacza się człowiek, który w swoim życiu bardziej przejmuje się rzeczami doczesnymi niż wiecznymi. Po pierwsze, chciwiec jest biedakiem duchowym, dlatego że stawia ponad człowieka właśnie dobra materialne. Zapomina o tym, że powołaniem człowieka jest kochać, a nie gromadzić. Po drugie, chciwiec jest człowiekiem smutnym, bo zapomina w swoim życiu o tej zasadzie, że więcej radości jest w dawaniu, aniżeli braniu czy gromadzeniu. Po trzecie, chciwiec oddala się poprzez swoje postępowanie, poprzez swoją postawę od szczęścia wiecznego. Warunkiem osiągnięcia nieba nie są miliony na koncie, ale przede wszystkim umiejętność kochania drugiego człowieka, którego stawia na jego drodze sam Pan Bóg. Kolejna rzecz, drodzy, chciwiec staje się bardzo łatwo w swoim życiu niewolnikiem tego, co posiada. Dba w swoim życiu o to, aby ustrzec swoje bogactwo, aby ochronić swoje bogactwo, i niejednokrotnie ma wrażenie, że żyje cały czas w ciągłym zagrożeniu. Drodzy, ta chciwość nie dotyczy jednak tylko i wyłącznie osób bogatych, majętnych, tych, którzy mają bardzo dużo pieniędzy na koncie, którym niczego nie brakuje. Chciwość grozi także i każdemu z nas. Każdy z nas jest chciwcem wtedy, jeśli rzeczy materialne stawia ponad innego człowieka i który dla rzeczy materialnych potrafi poświęcić na przykład swoje życie, zdrowie, sumienie, wolność czy swoją czystość. Chcielibyśmy prosić Pana Boga dzisiaj o to, abyśmy znienawidzili chciwość i abyśmy mieli zawsze odwagę żyć z pełną miłością do drugiego człowieka.